rozdzielnego punktu. Lista rachunkowa zadań powierzonych. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego. Panie Przewodniczący, proszę o zwolnienie mnie dzisiaj. Jestem w operacji ofiary i nie pozwolę go widzę. Dobrze. Proszę. Proszę? Proszę pan samorządu. To może? Tak, to proszę. Dobrze, bardzo bym prosił o ten raz. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie listy rachunkowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie pracy remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Paragraf pierwszy. Ustala się listę rachunkową zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu. Osiedle Kozłówek. Modernizacja parkingu przy ulicy Ogólnej 357, zadanie wpisane do projektu. Punkt drugi. Remont chodnika, ulica Faciniej 14-16. Punkt trzeci. Remont chodników według wskazań dzielnicy. Osiedle na Wykotuszu. Remont chodnika przy ulicy Jerzanowskiego od tej ulicy w kierunku ulicy Jerzanowskiej. Punkt drugi. Remont chodnika przy ulicy Konrada Wallenroda od ulicy Tyligi do ulicy Republiki Toczakowskiej poza Republiki Dużej Litery. Powinno być. Punkt trzeci. Modernizacja ulicy Jerzanowskiego. Położenie nowej nawierzchni system napłatkowy. Osiedle Wierzanów Stary. Punkt pierwszy. Remont chodników według wskazań. Punkt drugi. Remonty dróg według wskazań. Osiedle Włosie. Punkt pierwszy. Remonty chodników według wskazań. Punkt drugi. Remonty dróg według wskazań. Osiedle Kapocin Stary. Remont ulicy Karpackiej według wskazań. Modernizacja ulicy Młodzieży. System napłatki. Remont ulicy Czechowicza. Remont chodników według wskazań, punkt drugi remonty dróg według wskazań. Osiedle Bieżanów Nowy. Remont chodników według wskazań dzielnicy. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie podjęcia. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Już odpowiem. Mam tu takie parę, może niewielkie uwagi. Natomiast tak, tam gdzie są, proponuję takie popraweczki gdzieś, tam gdzie są remonty dróg, na przykład osiedlu Złocień jest punkt pierwszy i punkt drugi. To żeby to było w jednym punkcie, remont dróg i chodników według wskazań. No, nie ma potrzeby rozbijania na 1-2. I wszędzie to tak samo dotyczy Rzomki i Bieżanowa i Starego Bieżanowa i nie widzę więcej, żeby to dotyczyło. I teraz tak, Nowym Bieżanowie chciałbym, żeby to było według wskazań dzielnicy, czyli Telimeny Świetlińskiej, Aleksandry w nawiasie. Te ulice tak. Na dzień, to może być, już są wskazane. Szwajcera. Na gruncie Szwajcera. I kawałek Rydygiela. No to mamy ustawę. Szwajcera będzie pierwszy. Telimeny Świetlińskiej Aleksandry. W takiej kolejności. Żonka Szwajcera. Takie poprawieczki chciałbym tu wnieść. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę. Chciałam właśnie zapytać ulicę Aleksandry, w jakim zakresie? Pamiętam, że była niedawno remontowana cała. Remont chodników, jeżeli będzie możliwe, to już powiem. Tak, nie ulicy, nie od ulicy. 20 chodnik od ulicy roku 21 w kierunku 23, strona zachodnia. Zachodnia to jest ostatni odcinek, który jest tak naprawdę uczęszczany przez mieszkańców, a nie jest zrobiony. Od 21 do 23 on jest uczęszczany i no, przez dużą część mieszkańców do tego osiedla zielony w górze. Dlatego, że jak wsiadają z pętli autobusowej, no idą już tą stroną, we właściwym, jak w tym kierunku nie przechodzą ci, którzy mieszkają przy Aleksandry, przechodzą na drugą stronę od razu, jest tam zrobione, z tej strony nie jest zrobione. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie najpierw poprawkę. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? A jednogłośnie, przepraszam. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Zanim jednak całą uchwałę przegłosujemy, ja chciałbym tu wyjaśnić tak, że dlaczego nie ma tych kwot, wyjaśniałem to na komisji, ale myślę, że wszyscy są członkami komisji. Sprawa wygląda tak, że ZIKiS przysłał trzykrotnie kwoty do dzielnicy i one były 1 300 000, 500, 1 200 000, tak mniej więcej w tych przedziałach. Ostatnia kwota jest 1 270 000. Ta ustale nie powiem tak, bo wydaje się, że prosta sprawa, to rozmawialiśmy na komisji z
i tłumaczy, że WPR im to za dużo i nie są w stanie do końca umiejscowić, jak WPR, gdzie WPR, zadania WPR umiejscowić w ramach tej kwoty, której prezydent i to no po prostu w poszczególnych dzielnicach im wychodzi pewne chaos, no bo mówię, jeżeli grant wychodzi na 1 300 000, a grant wychodzi 500 000, no to jest bardzo, bardzo, bardzo duża, no kolosalna różnica, to jest kolosalna różnica. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Powiem tak, ja to przedstawiałem na komisji, nie będę się do teraz przedstawiał. Wstępne rozliczenie za ten rok, jak środki wyglądają, myślę, że będziemy je, jeżeli będziemy dzielić, to będzie... No ja mam nadzieję, że to będzie na sesji styczniowej. No, dlatego też chciałem, żeby ta lista rankingowa była dzisiaj zrobiona, żebyśmy nawet ewentualnie, jeżeli na sesji styczniowej będzie, bodajże 14 stycznia, to żeby to może, jeżeli początek grudnia czy początek stycznia, żeby pracownicy z ekipy już wiedzieli mniej więcej, w którym kierunku co chcemy robić, żeby się przymierzyli do tego, co my chcemy robić, może w ten sposób. I to będzie im łatwiej po prostu zdecydowanie wtedy działać. No i to na pewno przyspieszy. Jeżeli będziemy znać te środki, to na pewno przyspieszamy, poszybkujemy do poszczególnych zadań środki. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie w całości? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie listy zadań powierzonych. Przechodzimy.